Chcąc szybko zmienić nazwy wielu plików, postępujemy w następujący sposób. Zaznaczam pliki. Klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram zmień nazwę. Następnie wprowadzam nową nazwę. Na przykład podania, i naciskam Enter. Nazwy zostały zmienione. Ten standard zmiany nazwy nie każdemu może się podobać. Chcąc zrobić to w bardziej elegancki sposób, możemy skorzystać z programu Faststone. Jest to program do obróbki zdjęć, fotografii, który pobieramy ze strony faststone.org. W tym miejscu, klikając Download. Program Faststone domyślnie obsługuje tylko pliki graficzne, zatem będziemy musieli posłużyć się pewnym trikiem. Uruchamiamy program, klikając dwukrotnie na zdjęciu, gdy Faston jest domyślnym programem otwierającym zdjęcia. Jeśli nie, klikamy prawym i wybieramy Otwórz za pomocą. Gdy Faston jest widoczny, klikamy na nim. Jeśli nie, wybieramy Wybierz inną aplikację. Odnajdujemy program i możemy go skojarzyć z plikami graficznymi albo wybrać tylko raz. Na zdjęciu klikamy dwukrotnie. Jest rzeczą oczywistą, że możemy zmienić nazwę plików graficznych. W tym celu wybieramy Narzędzia, Zmiana, Konwersja, przechodzimy na Zmiana nazwy pliku, zaznaczamy zdjęcia i dodajemy do listy. W tym momencie możemy zdefiniować nazwę. Znaki hash określają Ile cyfr będzie w numerze pliku? Później możemy wstawić na przykład spację, dopisek na przykład foto 2023 i kliknąć zmień. Tak. Nazwy zostały zmienione. Gotowe. Co w przypadku plików innego typu? Możemy wejść do folderu, gdzie znajdują się pliki tekstowe. Oczywiście nie widać ich. Zatem wybieram narzędzia, zmiana, konwersja, przechodzę na zmiana nazwy pliku i określam, jakie pliki mają być widoczne. Oczywiście nie ma tutaj plików tekstowych, zatem wybieram wszystkie formaty. I w tym momencie już. Widzę niezbędne pliki, zaznaczam je i dodaję do listy. I w podobny sposób definiuję nazwę. Numer pliku nie musi zaczynać się od 1. Jeżeli to będzie kolejna seria dokumentów, możemy wpisać dowolną liczbę. Zamień. Tak. Gotowe. I spójrzmy, jak to wygląda w folderach, nazwy plików graficznych i nazwy dokumentów.